Dzień dobry, witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Jak wiecie, nasza firma ma duży salon, sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy, rowery, sprzęt ogrodowy oraz pojazdy elektryczne. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini. Pojazdy elektryczne Sarini dzielimy na dwie podstawowe grupy, na skutery zabudowane bez prawa jazdy oraz na samochody elektryczne. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was materiał dotyczący instrukcji takiej obsługi, wyposażenia wszystkich rzeczy, które znajdują się w pojeździe Arno. Dodam, że nie ma to znaczenia, czy jest to pojazd Arno, czy Arno S, czy Arno S50, czy Arno S80. One różnią się między sobą tylko i wyłącznie silnikiem oraz posiadanymi bateriami. Zapraszam Was na materiał dotyczący obsługi wyposażenia pojazdu Arno. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Patryk i zajmuję się działem pojazdów elektrycznych, pojazdów Sarini w naszej firmie w salonie Dwa Kółka. Dzisiaj przychodzimy do Państwa z filmem, w którym szerzej omówimy wyposażenie oraz działanie systemu infotainment w naszych pojazdach. Zaczniemy od modelu Sarini Arno. Dzisiaj jako model posłuży nam Sarini Arno S50. Jest to model z silnikiem 2200 W z baterią litowo-żelazowo-fosforową LiFePO4, którą możemy z naszego pojazdu wyjąć. Jest to bateria wyjmowalna. Przybliżę również Państwu kwestię obsługi ładowania, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Każdy nasz pojazd wyposażony jest w ładowarkę. Nieważne, czy kupujemy pojazd wyposażony w baterię kwasowo-ołowiową, żelową, czy w baterię LiFePO4, tak jak ten pojazd, na wyposażeniu każdego pojazdu mamy ładowarkę. W przypadku pojazdu z baterią żelową jest ona mniejsza, w przypadku, tak jak tutaj z baterią LiFePO4, jest ona większa. Tutaj z tyłu naszego pojazdu znajduje się miejsce, gdzie naszą ładowarkę podłączamy. Tutaj przy ładowarce wtykamy po prostu, umieszczamy wtyczkę w pojeździe, drugą wtyczkę umieszczamy w gniazdku 230 V, podłączamy i nasz pojazd się ładuje. Charakterystyką właśnie pojazdu z baterią LiFePO4 jest to, że też tą baterię możemy wyjąć i ładować ją w domu. Wtyczka jest taka sama jak w pojeździe, wtyczka ta znajduje się przy... Gniazdo znajduje się przy baterii, także jeżeli tą baterię wyciągniemy, tą samą ładowarką możemy podładować nasz pojazd. Tutaj też pewnie najbardziej dokładnie oglądający film, a wiemy, że jest takich Państwa bardzo dużo, zapytają tutaj, co tutaj w tym miejscu się znajduje. Jest to główny bezpiecznik pojazdu. W momencie, kiedy na przykład zostawiamy sobie pojazd na parę dni, nie użytkujemy go, nie jeździmy nim, ten bezpiecznik sobie przełączamy właśnie w pozycję wyłączoną, dzięki czemu nie ma też w naszym pojeździe poboru prądu i nie doprowadzimy do głębokiego rozładowania się baterii. Wydaje mi się, że wszystkie takie kwestie, jeżeli chodzi o ładowanie, o ładowarkę, mamy omówione. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś dodatkowe pytanie, zapraszam Was na naszą infolinię. Jest to numer 730 88 00 68, na której to albo ja, albo kolega szczegółowo odpowiemy Państwu na nasze pytania. Dobrze, przejdźmy w takim razie do środka naszego pojazdu, gdzie zajmiemy się kwestią wyposażenia i omówienia naszego systemu infotainment. A więc tak, ekran znajduje się przed nami w centralnej części pojazdu. A więc tak, jeżeli teraz też zaczynając od samego wyposażenia. Nasze pojazdy wyposażone są wszystkie w centralny zamek. Ten centralny zamek oczywiście otwieramy pilotem. Na wyposażeniu pojazdu mamy dwa piloty i dwa kluczyki. W przypadku akurat modelu Arno mamy standardową stacyjkę, gdzie po prostu grot kluczyka wkładamy do stacyjki i przekręcamy. Po przekręcaniu stacyjki pojazd z nami się wita napisem Welcome i tak naprawdę mamy tutaj, wyświetla takie podstawowe parametry naszego pojazdu. Jest to między innymi przebieg naszego Sarini Arno
Obok mamy licznik taki dzienny kilometrów. Powyżej u góry w rogu mamy termometr, ponieważ pojazd też wyposażony jest w termometr, gdzie widzimy temperaturę otoczenia. I tutaj po lewej stronie jest głośnik, czyli po prostu na jaką głośność mamy ustawione nasze multimedia. Pojazd także informuje nas o takich parametrach jak prędkość. Tutaj mamy 0 km na godzinę, no bo w tym momencie wiadomo, że się nie poruszamy. Obok tutaj na przykład, gdzie jest literka D, jest to informacja o tym, na jakim przełożeniu mamy obecnie skrzynię biegów. Oraz na dole zielony pasek informuje nas o stanie naładowania baterii. Nasze pojazdy są także wyposażone w bardzo bogaty system rozrywki, którą możemy sobie odtwarzać na naszym wyświetlaczu. Pokażę może Państwu, zacznijmy od tego, że pokażę Państwu, jakie mamy tryby, które możemy sobie wybierać, żeby po prostu tą daną rozrywkę uruchamiać. Teraz w tym momencie mamy tutaj czerwony napis Multimedia Off, co oznacza, że nasze multimedia są wyłączone. Tutaj przyciskiem skrajnie po lewej stronie naciskamy ten przycisk dłużej i przeskoczyło nam na tryb takich dwóch trójkącików, jest to ikonka Bluetooth. To znaczy, że możemy połączyć sobie nasz telefon przez Bluetooth i z tego naszego telefonu możemy sobie na przykład odtwarzać muzykę bądź na przykład słuchać radia. Kolejny tryb to jest tryb właśnie radia. Wyszukujemy sobie odpowiednią falę, którego radia chcemy słuchać, no i tego radia po prostu sobie słuchamy. Tutaj tymi przyciskami, tymi strzałeczkami w lewo, w prawo wybieramy sobie odpowiednią stację, którego po prostu radia chcemy słuchać. Przejdźmy do kolejnego trybu. Tutaj mamy tryb słuchania muzyki, którą możemy odtwarzać z pendrive'a. Tutaj za tą pomarańczową zaślepką mamy wejście USB. Mam akurat przy sobie pendrive'a, którego podłączę, żeby Państwu to zaprezentować. Podłączamy sobie pendrive'a. Za chwilę automatycznie włączyła nam się piosenka. Teraz tutaj akurat mamy jedną piosenkę nagraną, ale też tymi przyciskami, tutaj tymi w lewo, w prawo, tymi trójkącikami też sobie zmieniamy muzykę. Tutaj jeżeli chcemy wrócić do poprzedniej piosenki, no to wiadomo, że w lewo. Jeżeli chcemy przewinąć na następną, no to dajemy w prawo. Dobrze, czyli jeżeli tutaj tą ikonkę nutki, czyli odtwarzania muzyki z pendrive'a mamy omówioną, przechodzimy do następnego trybu. Teraz mamy tryb filmu. Możemy też odtwarzać filmy. Tu akurat mamy nagrany teledysk i działa to na tej samej zasadzie, jak w tej ikonce nutki, gdzie odtwarzamy muzykę. Możemy sobie nagrać kilka filmów na pendrive i też tymi przyciskami w lewo, w prawo odtwarzamy sobie film i możemy przewijać do poprzedniego. Możemy sobie też odtworzyć następne. Dobrze. Teraz wychodzimy tryb i tutaj już mamy z powrotem ikonkę Bluetooth, czyli możemy tak, podsumowując, możemy odtwarzać muzykę przez Bluetooth, możemy słuchać radia, możemy odtwarzać muzykę z pendrive'a i możemy odtwarzać filmy z pendrive'a. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że to gniazdo USB nie tylko służy nam do odtwarzania muzyki bądź filmów, również możemy do tego gniazda podłączyć sobie kabel i naładować telefon. Dobrze, jeżeli mamy te funkcje naszego systemu omówione, również jeżeli, przypomnę po raz kolejny, jeżeli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania, zapraszam Was na naszą infolinię 730 88 00 68. Odpowiemy chętnie na Państwa dodatkowe, bardziej skrupulatne pytania. Dobrze, odejdźmy może już wtedy od tematu systemu inforozrywki i przejdźmy do wyposażenia naszego pojazdu. Tutaj analogicznie jak mamy tutaj przyciski po lewej stronie do obsługi systemu infotainment, mamy przyciski od obsługi wyposażenia. Pierwszy przycisk służy nam do załączania ogrzewania. Po jego naciśnięciu ogrzewanie nam się załącza i dmucha nam w pojeździe ciepłym powietrzem. Obok mamy drugi przycisk od nawiewu. Po prostu wtedy też dmucha nam powietrzem, czyli, ale to jest takim powietrzem o takiej temperaturze, jaką mamy temperaturę na zewnątrz. Obok mamy przycisk od świateł przeciwmgłowych. Dalej mamy przycisk, tutaj mamy zaślepkę. Tutaj ten przycisk mogłoby się wydawać, że służy do załączania wycieraczki, ale przycisk do załączania wycieraczki w tym modelu mamy po prawej stronie. Gdy go włączymy, wycieraczka przechodzi nam w tryb działania.
i tutaj skrajny przycisk, tutaj mamy od płynu do spryskiwaczy. Jak go wciśniemy, po prostu psika nam na szybę płynem do spryskiwaczy. Jeżeli jesteśmy przy temacie płynu do spryskiwaczy, w tym miejscu mamy miejsce wlewu, gdzie ten płyn uzupełniamy. Otwieramy sobie podczas naciśnięcie na tą zaślepkę. Ona nam się otwiera i uzupełniamy płyn do spryskiwaczy. Tak jeszcze pokrótce, jeżeli chodzi o omówienie wyposażenia. Tutaj mamy bardzo ważną rzecz po prawej stronie na manetce. Jest to obsługa skrzyni biegów. D oczywiście do przodu, N bieg neutralny, R do tyłu. Na dole mamy załączanie świateł. Światła skrajnie po prawej stronie, kiedy mamy przełącznik, są światła wyłączone. Dalej mamy światła postojowe i dalej mamy załączone światła mijania. Poniżej czerwony przycisk mamy to, tutaj przycisk mamy od klaksonu. Teraz przejdźmy do prawej, przepraszam, tak, do lewej manetki. Tutaj mamy przełączanie świateł na światła drogowe, czyli długie. Poniżej mamy przełącznik od kierunkowskazów oraz poniżej mamy znowu przycisk od klaksonu oraz obok mamy przycisk od załączania świateł awaryjnych. Oczywiście model Arno, i to nieważne, czy Arno S, czy Arno S50, czy zwykły model Arno, wyposażony jest w trzy hamulce. Pierwszy to jest hamulec centralny w manetce. Centralny oznacza to, że po naciśnięciu tego hamulca hamują wszystkie koła i w ten sposób działa hamulec i w manetce, i hamulec nożny, który znajduje się po prawej stronie, czyli tutaj w nodze. I trzecim hamulcem jest hamulec postojowy, tak zwany ręczny. Oczywiście, jeżeli chodzi o szyby, mamy tutaj szyby elektryczne i z lewej i z prawej strony możemy elektrycznie otwierać nasze szyby. Także mniej więcej, jeżeli chodzi o wyposażenie, a jeszcze tylko mniej więcej dodam, tutaj w taki sposób mamy też otwierany szyberdach. Analogicznie otwierana jest tylna szyba. Jest to szczególnie przydatne w te cieplejsze dni, kiedy wiadomo, kiedy pojazd nasz nie jest wyposażony w klimatyzację, możemy w bardzo szybki sposób schłodzić wnętrze naszego pojazdu. Jeszcze raz przekażę Państwu informacje. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą infolinię. Jest to numer 730-88-0068. Tam przekażemy Wam wszystkie informacje odnośnie zakupu, odnośnie informacji na temat naszego pojazdu. Pomożemy Wam także w doborze modelu, który chcielibyście użytkować, bo często Państwo dzwonicie do nas, zadajecie nam pytanie, który dla nas model byłby najlepszy. Jesteśmy od tego, żeby Wam pomóc, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja teraz oddaję swój czas kamerowy Panu Rafałowi i do zobaczenia w następnym materiale. Dziękuję. Poznaliście dokładnie zasady obsługi całego wyposażenia, które znajduje się w naszym modelu Sarini Arno. Wkrótce przygotujemy dla Was kolejne materiały dotyczące naszych modeli Velo, modeli Fibi oraz Tito. Dziękujemy Wam bardzo za poświęcony czas. Spodziewajcie się w najbliższym czasie kolejnych informacji o marce Sarini. Szykują się nowości, o których już wcześniej Wam sygnalizowaliśmy. Czekamy na kolejne dostawy i naprawdę czekamy na Wasze telefony. Jak Patryk mówił, na wszystkie pytania będziemy się starali zawsze odpowiedzieć i rozwiać Wasze wątpliwości. Zapraszamy na naszą infolinię. Jeszcze raz powtórzę numer 730-88-0068. Rodzina Sarini cały czas się powiększa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.